Przez ostatnie kilka dni aktywnie śledzę sytuację z Helldivers 2, trzymając kciuki i mając nadzieję, że Sony zmieni zdanie w sprawie tej strasznej decyzji, która poważnie szkodzi grze. Niestety, tak jak moja waga, się nie zmieniła. Wygląda na to, że jest już prawdopodobnie za późno. Nawet jeśli zacząłbyś wkładać stopę królika w okolice swojego tyłka, aby przyniosło to trochę szczęścia. Wygląda na to, że to nie ma znaczenia, bo jak powiedział pewien mądry człowiek, to jest demokracja skurwysyny. Gra została usunięta ze 177 różnych regionów na Steamie, więc ta sprawa jest już przesądzona. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, Helldivers 2 to jedna z najbardziej udanych gier 2024 roku. Gra, która osobiście bardzo mnie ekscytowała i ucieszyła, że zrobiłem cały film poświęcony jej wychwalaniu i zachwycaniu się nią, mówiąc, jak rzadko zdarza się, że gra, zwłaszcza taka jak Helldivers, która jest grą usługą na żywo, odnosi taki sukces. Tytuł gra usługa na żywo ma bardziej negatywną konotację niż tytuł moderator na Reddicie, a jednak Helldivers 2 podążał zupełnie przeciwną drogą niż trendy, którymi przemysł gier wciskał ludziom co tylko mógł. I odniósł ogromny sukces, zdobywając ogromną i oddaną społeczność oraz ogromną bazę graczy. To niesamowita gra, która robi wszystko dobrze, jeśli chodzi o dostarczanie nowych treści. Była po prostu skazana na to, by być niezwykle popularną grą, która miała bardzo silną społeczność, o ile tylko utrzyma ten impet. I jednak kilka dni temu, nagle znikąd, udało im się wziąć porażkę z czeluści zwycięstwa. Głównie dzięki Sony. Ogłoszono, że wszyscy gracze na komputerach, którzy grali w Helldivers 2 przez Steam, teraz będą musieli połączyć swoje konto Steam z kontem PlayStation Network, aby nadal mieć dostęp do gry. To teraz nie jest nic niezwykłego i wiele osób szybko zauważyło, że gracze są po prostu rozpieszczeni. Robią z tego wielką sprawę. Co za szum? Po prostu szum. Dlaczego ludzie robią z tego problem? I chociaż mają rację, że łatwo jest połączyć konto i to nie jest nic nadzwyczajnego, to jest bardziej powszechne niż zwykłe przeziębienie. Jeśli grasz w grę na Steamie, czasami będziesz zmuszony do połączenia z kontem Microsoftu lub, o zgrozo, kontem Ubisoftu. Tak się często zdarza. Ale to, czego nie rozumieją w tej konkretnej sprawie, to to, że kiedy Helldivers 2 wystartował, nie musiałeś tego robić. Teraz przejdziemy do szczegółów, bo były oświadczenia na oficjalnej stronie, gdzie zalecano połączenie konta PlayStation Network, ale zrobili to opcjonalne, nie musiałeś tego robić, nie byłeś zmuszany, co spowodowało, że wiele osób z różnych regionów kupiło Helldivers 2, które nie mają dostępu do sieci PlayStation, więc nie mogą połączyć swojego konta Steam z kontem Sony, co oznacza, że nie będą mogli grać w tę grę w przyszłości. A teraz dochodzimy do punktu, w którym jesteśmy dzisiaj, gdzie została usunięta dla 177 różnych regionów na Steamie. Więc to jest olbrzymi burdel i to prawdziwy ból głowy. Nie ma powodu, żeby się tego obawiać. Nikt nie lubi łączyć swojego konta z innymi usługami. To tylko tworzy więcej przeszkód do pokonania. Tak. To nie jest ogromna inwestycja czasowa, ale to jest cholernie irytujące, zwłaszcza od Sony, które twierdzą, że powodem tego jest bezpieczeństwo. To jest jakiś żart. Bezpieczeństwo infrastruktury Sony to jak najmniej bezpieczne miejsce na planecie. Wolałbym połączyć swoje konto ze znanym oszustem kryptowalutowym niż z siecią Sony, którą hakują co kilka lat jak w zegarku. Nie byłbym zaskoczony, gdyby hakerzy zaczęli organizować swoje własne targi, żeby ogłosić swoje nadchodzące ataki na Sony. To tak częste, że to nie jest najbezpieczniejsze miejsce do przechowywania swoich informacji. Może lepiej jest napisać wszystkie swoje informacje na kartce papieru, złożyć ją w samolot i wyrzucić przez okno. Prawdopodobnie jest to bezpieczniejsze niż połączenie konta. To absurdalne twierdzenie. Myślę, że chcą, aby wszyscy połączyli swoje konta Sony, bo wygląda to lepiej w ich raportach finansowych, kiedy sprawdzają wszystkie dane dotyczące graczy. Tak przynajmniej mi się wydaje, choć nie jestem w 100% pewien dlaczego, ale wydają się być naprawdę zdecydowani na potrzebę połączenia tych kont, co całkowicie zniszczyło reputację Helldivers 2, bo wszyscy są wściekli. Gra została zalana negatywnymi recenzjami i została prawie zbanowana. Kiedyś miała głównie pozytywne opinie, teraz ma negatywne. Wszystko przez tę zmianę.
wiele osób straci dostęp do gry, za którą zapłacili, co stanowi problem. Oferowane są zwroty pieniędzy, które wielu ludzi przyjmuje i to się skończyło katastrofą dla gry, która jest naprawdę wyjątkowa. Helldivers 2 to świetna gra, a teraz została na zawsze skompromitowana z powodu tej decyzji ze strony Sony. Typowa akcja Sony, klasyczny błąd firmy. Jest napisane, że wymaga połączenia z kontem PlayStation Network, ale to nie było przymuszone. Jeśli zajrzysz do często zadawanych pytań na stronie internetowej PlayStation, napisane jest, że logowanie się do PlayStation Network jest opcjonalne podczas grania w grę na komputerze. Zmienili to, dlatego ludzie są niezadowoleni. Na innej stronie napisane jest, czy potrzebuje konta PlayStation Network, aby grać w gry PlayStation na komputerach. Teraz zmienili tę politykę i mówią, że musisz to zrobić w przypadku niektórych gier, w tym Helldivers 2, który ma miliony graczy. Jak widać, było jasno napisane, że będziesz potrzebować konta PlayStation, aby grać w grę, jednak nie była to zasada, którą egzekwowano i jeśli przeprowadziłbyś jakiekolwiek badania na własną rękę, znalazłbyś to w oficjalnych pytaniach i odpowiedziach Sony, gdzie napisane jest, że logowanie jest opcjonalne. Wydawało się więc, że Helldivers 2 był jednym z tych przypadków, w których było to opcjonalne. Ale to, co ostatecznie powiedzieli, to, że było to okresem przejściowym, więc na początku mogłeś uzyskać dostęp do Helldivers 2 bez konta PlayStation Network, ale było to tylko tymczasowe, żeby cię skusić, a potem musiałbyś się zalogować, co uważam za bardzo mylące, jeśli tak właśnie było. Jeśli to była z góry zaplanowana taktyka, by zdobyć ogromną liczbę graczy, a potem zmienić zasady, uważam to za niemalże przestępstwo, ponieważ istnieje wiele regionów, które miały dostęp do Steam, a nie mogą połączyć się z kontem PlayStation Network, więc stracą dostęp do gry, za którą zapłacili. To jest chore, to jest totalnie znikome zachowanie, jeśli to rzeczywiście jest prawda. Nie wiem, czy tak jest, czy może to jedna z tych sytuacji, w których Sony mówi: okej, potrzebujemy więcej użytkowników w naszym PlayStation Network, więc zmusimy ogromną społeczność Helldivers do połączenia się z nami, to będzie świetne dla naszych liczb. To prawdopodobnie najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie, ale nadal to problem. Nie chodzi tak bardzo o konieczność połączenia konta ze Steam z inną usługą. To jest zjawisko obecne od wielu lat. Problem polega na tym, że tak wielu ludzi mogło to zrobić bez tego kroku, a teraz dodają to wymaganie wstecz, co uniemożliwia wielu graczom dalszą grę. To główny problem. To idiotyczne i decyzja, która całkowicie zniszczyła reputację Helldivers 2, co bardzo mnie smuci, bo to naprawdę świetna gra, która teraz jest oczerniana z powodu chciwości Sony. Oto aktualne dostępne kraje, w których można założyć konto PlayStation. Wielu użytkowników, którzy grają w tę grę, nie może założyć konta PlayStation, co oznacza, że nie mogą legalnie grać w grę. Możesz pomyśleć, dlaczego po prostu nie założą konta, ale zgodnie z własnymi zasadami PlayStation muszą założyć konto w kraju, w którym mieszkają. I jeśli nie, mogą poprosić o dokumenty potwierdzające, że mieszkasz w tym kraju, a jeśli podejrzewają, że nie przestrzegasz regulaminu, mogą zablokować twoje konto. Gracze mogą stracić dostęp do gry, za którą zapłacili. Więc praktycznie jedynym sposobem dla wielu użytkowników na grę w tę grę jest złamanie zasad, które Sony ustaliło, co wydaje mi się trochę głupie. To trochę absurdalne dla wszystkich poza tymi wewnątrz Sony. To szalone, że nie widzą tego jako problemu. Istnieje lista wszystkich krajów, które mogą mieć konto PlayStation Network, a brakuje na niej wielu miejsc, które mają dostęp do Steam. Mają wielu graczy Helldivers 2 i nie będą mogli założyć tego konta Sony. Jedynym sposobem jest stworzenie fałszywego konta PlayStation, co łamie zasady Sony, a możesz stracić konto z tego powodu. Nie mają innego wyboru niż przestać grać w tę grę, którą kochają. To problem i to całkowicie unikniony, który nie musiałby się wydarzyć. Sony mogło po prostu kontynuować eksploatację tego złotego kurczaka do zachodu słońca. Helldivers 2 to ogromny sukces, to kolosalne osiągnięcie, a oni znaleźli sposób, aby to zniszczyć. I moje serce dosłownie łamie się dla pasjonującego zespołu, który stoi za Helldivers. Na początku, kiedy to się zaczęło, jeden z menedżerów społeczności trochę zrobił z siebie idiotę.
Nawet nie będę pokazywać tego zrzutu ekranu, jestem pewien, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Na szczęście po chwili zorientowali się, że prawdziwym problemem nie jest 120 sekund potrzebnych do założenia konta Sony i połączenia go ze Steam, ale to, że teraz wymuszają to retroaktywnie, co wyklucza masę graczy. Są gracze, którzy po prostu nie chcą tworzyć konta PSN ze względu na brak bezpieczeństwa bazy danych. To całkiem uzasadniona perspektywa, bo ciągle są hakowani. Dla takich osób lepiej jest po prostu zrezygnować z Helldivers, bo nie chcą mieć do czynienia z PSN. Jednak sedno sprawy sprowadza się do zasady, że Sony wchodzi tu i psuje zabawę, zmieniając coś, co w ogóle nie musiało być zmienione. Mogli po prostu usiąść, wsunąć ręce pod uda, potrząsnąć nogami w swoich fotelach i powiedzieć: hej, jesteśmy szczęśliwi, że Helldivers przynosi nam tak dużo pieniędzy dzięki za całą ciężką pracę, gdy my tylko pobieramy z tego opłatę licencyjną. Mogło to być takie proste, a teraz zrobili sobie na złość. Zepsuli niesamowitą reputację tej gry. Nie sądzę, że Sony odstąpi od tych zmian. Uważam, że jest na to już za późno, skoro została ona usunięta ze Steam w tak wielu miejscach. Po prostu nie widzę, żeby zmienili zdanie, a Helldivers będzie kontynuował stopniowe wymieranie, gdy coraz więcej osób odejdzie. To po prostu... to kurewsko, ale to kurewsko boli. To taka świetna gra, a nie musiało być tak. Sony, zabiliście to! Zabrałeś za stodołę i po prostu zabiłeś. To było tak niepotrzebne. No ale to tyle, chciałem tylko o tym porozmawiać. Koniec.